Nie rób tego. Na głowę miałem za nisko, Maciek. Aha. Bo za wysoki jak chcesz, to mogę. Pomogę ci. O, masz. Teraz co będzie jest? Odpowiednio. Okej, zaznaczymy meteory. Zobaczymy, co się stanie. Zaznaczymy meteory. Ciekawe, co się wydarzy, jak 30 tysięcy meteorytów puszczę. Ciekawe, czy mi wyłączy gierkę. Tak, 700 meteorytów. Dobra, ja ci sprawdzamy. Pokażę, co się stanie. Jesteś gotów? Proszę bardzo. Halo, siemaneczko! Halo. Siemaneczko, witam cię w moim samolocie. Jest to Boeing 737. Wszystkie Boeingi oczywiście są znane z tego, że są super i nigdy nie spadają. Są idealne. Tak, i zawsze utrzymują się w powietrzu, zioba. Przecież lecimy cały czas. Nic się nie dzieje. Tak, lecimy, totalnie. To nie są pasy, a to nie są napisy tego, że stoimy w miejscu, tylko to są pasy w chmurach. Jak? Wszyscy wiemy, poczekaj, że poczekaj. Chmury mają ja pasy. Ci coś udowodnię. Kliknij w... Słucham. Kliknij Kliknąłem no jesteś... I do... takie I chodź. I co? I ty powiesz mi, że nie lecimy? I powiesz mi, że nie lecimy? Chodź, bo trochę głośno. Trochę szurmi na dół. Maciek, stań blisko mnie. Co jest? No dobra, stań blisko mnie i kliknij F. Spuki. Ale... To prawda, nie wiem czemu, ale ta latarka ma taką moc, jakbym chciał cię totalnie oślepić do końca życia, bo ale o to chodzi. Nie wnikam w to totalnie. Bo to chodzi o to, żeby w ciemności widzieć wszystko i w tak w ciemnym jak zadupiu w tym Boeingu. Dobra, wszystko. Idziemy wsadzić nas w nasze nosy w najciemniejsze zakamarki tego samolotu. Zacznijmy od tyłu. Wiadomo, że od tyłu zawsze jest najciemniej. Tak, od tyłu. Co tu się stało? Ale co nie stało? Co tu się wydarzyło? Tu mamy drzwi jakieś. Tutaj powinna być hostessa. Nie, jak one mają? Stewardessa. Tu powinien, zobacz, tu są driny. Jakie driny? Driny. Tu drina to jest, mamy to jednego. To jest polska wódeczka, proszę no pana. Proszę. Nie, no, to jest szampan. Rosyjski, ten za 7 zł. Oj. W ogóle, jak tak stoisz blisko, to wyglądasz jak takie dziecko, które tylko oczami jest w stanie sięgnąć. Takie, słuchaj. Ja też mogę, ja też. Słuchaj, u ciebie to tak samo wygląda. Mogę ci opowiedzieć ciekawostkę i historię życiową. W ten sam sposób, jak teraz stoisz mniej więcej i jesteś w stanie sięgnąć do tego i taki wzrok, to mniej więcej tak samo wyglądał 10-letni Krystian, który stał z mamą przy kasie w supermarkecie. I postanowił wziąć prezerwatywy do ręki i powiedzieć mamie, żeby mu kupiła, nie wiedząc co to jest. Tak się akurat składało, że dyrektor z mojej szkoły, który mnie znał, stał akurat za nami w kolejce. Nie muszę opowiadać, co się dalej działo. Jaki był wstyd mojej mamy. Ona tak się spojrzała i powiedziała, syneczku, jeszcze to nie jest ten czas, kiedy możesz robić cim-cim-cim. To jest, wiesz, ten moment, kiedy myślisz, że to jakieś żelki czy coś. Nie, to były najlepsze żelki w twoim życiu. Mamo, ja chcę te białe. Ja chcę te o smaku truskawki. Były truskawkowe, no, one były truskawkowe, mam. Chodź, kibla cię zapro... Chuba buba. Proszę. Dobra, może też proszę bardzo, możesz wejdźmy. Patrz, trochę ci otworzę bardziej, o, żebyś... Otworzę. Wentylacja, po tobie to zawsze tak... Ty, teraz jesteś prawdziwym klocem, który robi kloce. O Jezu, ty jesteś idealny po prostu. Usiądź po drugiej mi stronie też jest. Usiądź mi ty, usiądź mi. Czy będziesz klocem w klocku? A prawdziwy kloc robiący kucni, kloce. Kucni. Musisz kucnąć? No o, idealnie kucias, idealnie. Robię. Idealna kupa od idealna. Idealnego człowieka. O, idealnie. No. Ej, ja bym tu ci też nie polecał na wprost rozwalać. Nie, my nie musimy to rozwalić, nie wygląda musimy na... zrobić drugi kibel. No nie wiem, czy ten drugi kibel będzie w porządku, jak zaś się nas za bardzo. Nie, spokojnie. Tak, nie, to jest Co? No ja to widzę... To jest dobrze, spokojnie. Nie jest, na 300% przebijesz się przez drugą stronę. To jest grubo... Nie, robisz jak typowy hydraulik w Polsce. Co? Pytasz się, coś tu było robione, są tu jakieś kable elektryczne? I ktoś mówi, nie. A, dobra, czyli mamy jakieś 20 centymetrów. Nie, i walisz nie, mniej więcej na oko. Nie rób tego, zginiemy. Chcesz, nie zginiemy, spokojnie. No nie wiem. Co to jest? Coś czerwonego trafiłeś. Weź uderz jeszcze raz. Mam to walnąć? No. O, to się nie niszczy. O. A. Dobra, jest nice, widzisz proszę bardzo, tu już można drugi kibelek machnąć. Albo to odkryłeś, to jest pomarańczowa skrzynka. Tak, teraz już nie robią czarnych, tylko pomarańczowe, bo czarna była zbyt rasistowska. Tak, teraz dostosowali się. W ogóle skąd się wzięło czarna skrzynka? Bo co, ktoś wziął, zrobił skrzynkę i była czarna, więc nazwał ją czarną skrzynką, tak mam to rozumieć? Tak.
Właśnie o to chodziło. Właśnie brawo, o to chodziło, inwencja twórcza. Że chodziło o to, że ją nie było widać praktycznie. Była w tak niebezpiecznym miejscu. Dobra, to teraz drugie pytanie. Skoro czarna skrzynka została nazwana czarna skrzynka, ponieważ była czarna, to dlaczego hot dog nazywa się hot dog? Nie znamy, nie odpowiadamy na takie ciężkie pytania. To jest pytanie typu, nie wiem. Ciężkie pytanie. Kura tak. czy jajko, albo płatki z mlekiem, czy mleko z płatkami. No i to jest takie ciężkie pytanie, nie? Nie, powiedz mi, jak robisz płatki. No najpierw płatki, później mleko. Dobra, dobra. Najpierw jesteś, miska. Jesteś uratowany, myślałem, dobra. Że już powiesz, już myślałem, że skończy się ta znajomość, ale no. Wiesz co, ja myślałem, że już mi zaraz powiesz, co? Nie, bo najpierw talerz się kładzie, później płatki i mleko. Tak, a płaski jeszcze i co tylko. No, i widelcem płaski, się je, nie? Płaski, sypiesz te płatki i zalewasz, się leje wszędzie, tak. O. W ogóle powiedz mi, dlaczego tu są niebieskie siedzenia, a tu są czarne? Ej, poczekaj, ja coś odkryłem. To jest czarny? Chyba. Czemu wcześniej ja tego nie widziałem? Poczekaj, ja mam rączkę na ciebie. O, mogę cię dotknąć. Jaką rączkę? Uderzyłem cię, przepraszam. Nie, dobra, możemy przejść naprzód. A zobacz, jak tu jest ekskluzywnie, tutaj są tylko po dwa fotele. Poczekaj, kurde, nie? Tu jest pierwsza klasa? To jest albo druga. Poczekaj. Zależno... A, ja już wiem, skąd się nazwy wzięły. No. Typa, ogarnąłem, pa. No, no. No bo to jest trzecia klasa, bo są trzy fotele, musisz się gnieździć. To jest druga klasa, bo są dwa fotele. A w pierwszej klasie są dzieci znaczy... Sprawdźmy twoją teorię. Jeden fotel jest. Sprawdźmy twoją teorię, chodź. Chodźmy, tak. Zaraz się okaże, dobra, na dzień pewno. Dobry. Dzień dobry. Nie ma pierwszej klasy. Maciek, u mnie stoisz w miejscu. No nie, ja jestem tu. No widzę, że jesteś, tylko że u mnie stoisz na środku samolotu. No nie, u mnie Ja muszę sobie sam zrobić pierwszą klasę. Robisz sobie pierwszą klasę, widzę. Dobra, ja sobie zrobię z drugiej strony pierwszą klasę. Tak, o. Nic po nie co robisz. To metalowe jakieś gówno? Czy ty coś rozwalasz? Nic nie rozwalasz tu. O, teraz. Coś tu tam psuje. Chyba nie. O nie. Czekaj, zaraz ci powiem, co mi moja gra o tobie mówi. Co? Po prostu się zepsuło z jakiegoś... No nie! Super gra, otworzyłem tutaj drzwi, czy nie? Jakie drzwi? Dobra, nie ważne. Ty stoisz u mnie na środku korytarza drugiej klasy. Nic więcej Christian! Się nie dzieje. Co? Dawaj naprzód! Nie macie z przodu u mnie! Ty widzisz mnie na bieżąco, czy nie? Na bieżąco. Gdzie jest? Dobra, chodź tutaj, iść prosto. Nie, stój! Do tyłu się odwróć. Ale gdzie stój? Ja stoję w miejscu przecież! Stój w miejscu. Stoję w miejscu, no. I zrób teraz... Ruszasz myszką. No, czekaj, rozwalnę w drzwi. I stój. Stój, nie ruszaj myszką, mówię! Stój! Odwróć się za siebie. Ostrożnie. Dobra. No. Daj dwa kroki na wprost. Raz, dwa. Jeszcze pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Spójrz no. się na lewo, prawym przyciskiem myszki, otwórz drzwi. Tum. Masz kibelek, pierwsza klasa. I po co? Ja się zastanawiam, co ty chcesz mi pokazać, jak ja cię nie widzę, a ty mi chciałeś kibel cały czas pokazać? Dobra, gdzie zrobiłeś to wejście? Gdzie zrobiłeś to te? A teraz widzę, żeś się odwalił. Czekaj. Perfekcyjnie. Teraz mamy swoje miejsce. O, widzisz? A kucni? No, tutaj nie widać kucania, ale kucią. Czekaj, klikaj tak kucanie, tak i sekunda przerwy. No. Dobra, a tu? Na otwartym? No. Patrz, wiesz jak ja to widzę? Pokaż. Patrz na młotek. To jest wszystko, co ja widzę. Po prostu jakbyś chciał pozamiatać tutaj. Ja kumam. Otwórz te drzwi. Fancy! Grubo. Wow. Ej, Krystian. Macieju, muszę to zrobić oficjalnie. Czekaj, chodź, bo muszę kłótnąć przed tobą. Macieju, ty zostaniesz moim drugim pilotem. Zostanę twoim drugim pilotem. Przepraszam. Nie rób tego. Na głowę miałem za nisko, Maciej. Aha. Bo za wysoki jak jesteś. Chcesz, to mogę. Pomogę ci. O, masz. Teraz co będzie odpowiednio. Wciągnęło mnie w śmigło. Maciek! Wiesz, gdzie mnie wciągnęło? Do silnika! Ja byłem w silniku!
Jakbym nie umiał latać, to bym nie przeżył tego. A to tego tak nie zapamiętałem. O, co się tu dzieje? Gdzie ty jesteś? Rzucę ci bo... O nie! Co ty tam robisz? Co moje wybuchy widzę na środku pokładu, Maciek! Wciąga mnie! Jest dziura w kadłubie! Co cię tu wciąga? Bo... Nie... A, no, dobra, trochę... Ja nie chcę tam... Chodź, tu zobacz, patrz! Bo... Skąd masz takie rzeczy? Co? Ja mam takie. Czekaj, co masz? A! Krzyk? Krzyk to będzie, na pewno. Skąd wziąłeś rakietnik? Czekaj, ja muszę poradzić. Dostałem. Dobra, ja zgasz ten ogień. Spokojnie. Gaszę ten ogień. Co ty robisz? Ty chcesz mnie wysadzić? Przecież mi obok ucha przeleciało. Zaraz jak Van Gogh będę wyglądał. Glicerina? Glicerina, co? O. A czemu tu się pali? Maciek, ja muszę po tobie sprzątać cały czas. Posprzątaj wszystko. Ja rozumiem, że ty lubisz efekty świetlne i tak dalej, ale zaraz tu chyba spłoniemy. Dobra, ja też gaszę. Już. Ale dymy. Ej, my wylądujemy, czy nie damy rady? Nie, no damy rady. Co ty tu robisz? Już widzę, jak szukasz, dobra. Damy radę, spokojnie, nie martw się. Nie, siebie, pomóż mi. Nie. Dobrze, pomagam. Nie. Co robisz? Jaki gnom! Nie, wyleciałem! Nie! Ty tu polazłeś? Tu nie masz takiej mocy ssącej, Maciek. To nie jest się, osiema. Dzień dobry, witam mnie serdecznie. Mnie przyssało, naprawdę mnie się, pomóż mi. Jak chcesz coś zrobić złego, to na przykład robisz takie coś. Co robię? Co chcesz zrobić? Powolutku to mnie i tak wyrzuca. Nie wyrzuca cię nic, spokojnie, nie martw się. O, tam coś wybuchło minimalnie, ale nie przejmuj się tym. Gdzie? To jest mała katastrofa przy stworzach. 5 sekund do tragedii. Jakie 5 sekund do tragedii? Nie przejmuj się, Maciuś. Jak to? Nie przejmuj się, żadne 5 sekund, może być i 10 dla ciebie. Uwa, coś wybuchło. Maciek, że rzucasz granaty pod nogi. Poczekaj, jak meteoryt pyknie. Już nawet nie wiem, gdzie jest przód. Ja nie wiem, czy meteoryt leci teraz. Jaki meteoryt? Meteoryt! Ciebie coś wali na łeb, żaden meteoryt chyba nie leci. Czemu jest tak niebiesko i fioletowo? No stary, mówię ci, że kadłub jest rozwalony. A! Wciąga mnie! Żaden meteoryt, spokojnie, ja tu powoli wypalam dziurę, tak jakbyśmy robili Słuchaj, wojsko. Ja jestem godny podziwu, że my dalej jeszcze się utrzymujemy tutaj. To akurat, bo to jest bardzo dobra konstrukcja Boeinga 737, tak. O dobra, tak ugaszę pożar. Nie ma stresu. Już nie ma co gasić, rozumiesz to? U mnie jest, jest dziura na środku samolotu. No. A co jest? Co mi zrobiłeś? Co ty mi zrobiłeś? Ja ci nic nie zrobiłem, co ja miałem ci zrobić? Ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Jakąś beczkę na mnie posłałeś. Żadną beczkę. Zostaw to mi to. To najwyżej to był majonez. Co ty robisz? Chłop mnie tu strzelił. Dobra, w dupie to mam. Ja ci pokażę, patrz. Pokażę ci coś? Widzisz to, co robię? Nie. A co robisz? Nie widzisz? Nie widzę. W ten sposób można się dostać do banku. Ale ty mi tutaj... Rozumiesz ten widzę, rozwaliłeś nam górę samolotu. Nie, ja nic nie rozwaliłem, nie przejmuj się jakby, co, okej? Nie? No. Nie, spokojnie, nie przejmuj się. Proszę bardzo, tutaj kilka elementów, tylko okej, patrz, proszę bardzo. O. Co robisz? W ten sposób... Co niszczysz? Ja naprawiam, totalnie, ja tu spawam wszystkie elementy, żeby się wszystko ładnie na pewno? Trzymało, rozumiesz? A czym spawasz? Tak, jasne, że tak. Co, nie ufasz mi? Nie, no czym spawasz? Ja sobie też nie ufam. Pytam się, czym spawasz? Bo mnie wciąga do tyłu znowu. O, nic się nie wciąga, no, mówię, spokojnie. Mi wciąga mnie. No mówię nic ci, się nie wcią- dziura o. mnie wciąga. O. A tam jest drugi samolot. A! Jaki drugi Dobra, samolot? Ja tak... A, ja się ewakuuję na drugi samolot, w dupie cię mam. Naprawdę? Ja lecę do ciebie. A tutaj wylotuję. Jestem śtało. Ja jestem... Ej, można to odpalić. O. Siema. Navigate lights. Już. Dobra, ewakuowaliśmy się perfekcyjnie. Ej. Jakaś muszka mi tu lata. No. Rozwalić to? No trochę, o, trochę światło rozwaliliśmy, ale w sumie nie widziałem cię. Miejsca, no ja cię nie widziałem, dobra. To musimy trochę obok siebie stanąć. Jest, nice. Dobra. Ty. O, minimalnie. O, czekaj, gdzieś tu mogłem światło. Ej. A nie ma jak świateł włączyć. Samolot dalej leci? Leci. Ej, robimy. Leci samolot? No, robimy, że zniszczymy go. Minimalnie się pali, wiesz?
Tak, zaznaczymy meteory, zobaczymy co się stanie. Zaznaczymy meteoryt. Sam jesteś meteoryt. No, nasz samolot minimalnie się pali, tam minimalne tylko uszkodzenia są jakby co, nie? No, leci. Prawda, no? Ale to tak będzie wyglądał Armageddon w 2025? Jaki meteoryt? Jaki meteoryt? U mnie meteoryt poleciał. Wow. Ja nie wiem. Jaki meteoryt? Weź u siebie, użyj meteoryt. No, u mnie to meteoryt taki, ale nie meteoryt do końca bym powiedział. Asteroidę mogę niby wezwać, zobaczymy co się wydarzy. Ups. Nie przejmuj się tym, co się tu dzieje, Maciek, jakby co, okej? Okay? Ja tylko powiększam naszą przestrzeń bycia, okej? Okay? Nie ma problemu. Ej, ty, a myślisz, że jestem w stanie... Wow. No, stąd już nie łapię. Myślisz, że nasz samolot poleci dalej? Zniszczysz mnie! Jak cię niszczy? Co ja ci niby robię? Nic ci nie robię. Zaraz sprawdzimy, jak silnik rozwalę. O, za daleko. O kurde! Ty, no, nie jest źle, patrz, ci pokażę, co tu można z tym jeszcze fajnego zrobić. O kurde! Co jeszcze chcesz z tym zrobić? No, ja tutaj jeszcze tylko kilka elementów potrzebuję, rozumiesz, nie? Ten samolot jeszcze leci jakoś, o kurde. Jeszcze leci, o. O. Maciek, odwróć się. To jest, co jest? Co jest? To jest perfekt. Co jest? I my jeszcze się utrzymujemy? No, takie samoloty to ja rozumiem. No, bezpieczne. Pierwsza klasa, druga klasa, trzecia klasa. Co? Chodź, deskę położę. Jaką deskę? Ała, czekaj, bo dostałem jakąś deskę do jedzenia czy coś. Jaką deskę chcesz? Bo czekaj, bo ja tutaj tak trochę latam, no. Ała, znowu dostałem. A co to jest? Co ty robisz? Muszę gdzieś na boku stanąć, żeby mnie... O, dobra, teraz mnie nie zwieje. Co tam? Ja nie wiem, co to za fajne... Wyleciałem, nie. Gdzie wyleciałeś? Nigdzie nie mogłeś wylecieć. Już jestem tutaj. Dobra, ja też idę na koniec, siema. Nie, grubo, powiem ci. Siema, Maciuś, dzień dobry. Oceniam. Ja nad tą dziurą 10 przelecę, na 10, okay? 10 na 10. Tak, mi się też najbardziej pod... Użyj jakiś distraction czy coś. Tak, jasne. Już się zajmuję, nie ma problemu. Dawaj, zrób distraction, takie fest mocne, tak jakbyś chciał, wiesz, niszczyć wszystko. A to ja robię inaczej? Dobra, perfekcyjnie. Wszystko zniszcz. Dobra, Maciek, słuchaj. Byłeś dobrym kolegą. Ekstra, no, czemu uciekłeś stąd, halo? Co byś chciał? Czemu stąd uciekłeś tu z końca? Nie uciekłem, tu jestem. Uciekłeś. Dobra, proszę bardzo. Wszystko niszczę. Nic nie niszczysz, spokojnie. To jest tylko minimalna demolka, minimalna. Nie mamy przodu samolotu ogólnie. Przód to już dawno nie istnieje. Kto by się przejmował takimi pierdołami? Ile masz FPS-ów, tak się zapytam? To tu jesteś w stanie o jeden bloczek. Jeden bloczek trzyma. I nie lecisz dalej, nie? O kurde. Powiem ci, Meistersztyk. Maciek? Tak? Możemy się pozbywać tyłu. Co możemy zrobić? Pozbywać się tyłu powoli, okej? Okay? Dobra. Co ty na to? Dajesz. Powoli Ja cię kameluję. Ślub to... Maciek, Mayday! Tył odpadł! O, grubo. Nice! To mi się podoba. O. Tutaj kilka elementów również jest w stanie odpaść w najbliższym tempie. Wiesz, o co chodzi, nie? Słuchaj. Wypadłem z samolotu, nie! Nie wypadłeś z samolotu, nie martw się. Ja cię uratuję, okej? Okay? Jestem. Użyłem mocy Jedi. Tak? No. Mocy Jedi? A ja mam jeszcze taką lepszą moc, patrz. To się nazywa tak. Cięcie. Proszę bardzo, to. I tu jeszcze jedno.
Oho! Co ty tworzysz? Maciek, to odpadło! Ale myślisz, że dotrzemy do celu, docelowego, czy nie? Jasne, jasne, dotrzemy totalnie. Okej, okay, okej. Okay. Latałeś kiedyś bez skrzydeł? No właśnie, staram się teraz latać. Oho. Bo my... O kurde. Skrzydełko nam odpadło jedno, Maciek. Już lecimy tylko jako kadłubek. O, o. To nie tak, że zrobił się totalnie trypi od PG z tego. Nie, to nie, było totalnie się ten... nie zrobił trypi od PG. O. Dobra, proszę bardzo, perfekcyjnie. O. No, i zaraz możemy sobie lecieć. Perfekcyjnie. Ciekawe, co się wydarzy, jak 30 tysięcy meteorytów puszczę. Ciekawe, czy mi wyłączy gierkę. Tak, 700 meteorytów. Dobra, ja ci sprawdzamy. Pokażę, co się stanie. Jesteś gotów? Wow, proszę bardzo. Wow. O Jezus. O stary, ale mam lagi. Co jest? Nie masz, totalnie. O, to już nie są dwie klatki na sekundę, nie? Skąd? To są... Także... tego. Tak wyglądają loty Boeingiem 737. Zapraszamy serdecznie na nasze linie lotnicze. Jak widać, wszystko się udaje i wszystko idzie perfekcyjnie. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. O kurde, nic nie widzę. Wszystko widzisz, proszę pana. Wszystko jest git w sumie. Uwielbiam. Fenomenalne po prostu. Szczególnie te dwie klatki na sekundę. To jest najlepsze w tym wszystkim, tak naprawdę.